A gdzie to mnie wywiało? Piękne lasy, 15 stopni na plusie i po deszczyku. Czyżby Damian Trakeiro pojechał na grzyby? Ciężarówką? Nie. Rozładunek miałem. Miałem rozładunek w takiej jakby hurtowni. Miałem cement z Górażdży. Przyjechałem tutaj z Opola pod Przemód. To już są okolice Wejherowa. Właśnie teraz kieruję się na Wejherowo. Znaczy jeszcze nie teraz, tylko dosłownie za chwilę. Póki co chcę stąd wyjechać. Powiem wam, że pierwszy raz jak ja tutaj wjechałem, to ja nie wiedziałem, czy ja nie wjadę w jakieś pola znowu, nie? No ale mówię, droga szeroka, w miarę taka, ślady są świeże. Mówię, jadę, nie? No i oto dojechałem, Google Maps na szczęście tam dobrze prowadził, bo tutaj ta Aygo Primo w ogóle tego adresu nie miała. No więc tutaj nawet widać, że kierowca z wywrotki Ola Trans, chyba to się nazywa? Ola Trans wyjeżdża, bo tutaj właśnie taka żwirownia. No ale przyznam, trzeba uważać na krzaki. Mam nadzieję, że to się dobrze nagrywa. Bo powiem wam, że kurwa nie mam podglądu. O, tu następny kolega jedzie. Więc zaraz będziemy musieli się kurwa minąć jakoś teraz. A nam to no, ustąpi jakoś. Więc co? Nie wiem, czy kamerę widział, czy nie, ale tak czy siak pozdrawiam kierowcę. Chłopaki z tej samej firmy. Oni tu widocznie jeżdżą cały czas, więc teren znają. Tak więc ja wczoraj sobie z Opola przyjechałem. Znaczy w sumie to dopiero dzisiaj wyjechałem nad ranem spod Kluczborka, bo powiem wam, że troszkę był czas. Patrzcie, jak się ślizgam, nie? Czas był troszkę już późny. No i wam powiem szczerze, że musiałem tam pod Kluczborkiem na stacji sobie zjechać. Jak swoją drogą, to tutaj też za dużo nie mam baterii na GoPro, więc ile nagra, to nagra. To jest droga 224, jakby ktoś pytał. Już kurwa pół takiej drogi przejechałem dzisiaj, bo z dobrą godzinę tu jechałem. Tylko od drugiej strony, bo teraz jadę już tam pod Wejherowo, a wcześniej to jechałem tam od S6, nie? Tam Kartuzy, te strony, to jak tam ktoś jeździ, to wie, jak tam droga wygląda, nie jest za ciekawa. A tutaj teraz ładuję się w Gdyni na Hutniczej, obok Hutniczej, do Bydgoszczy, tak więc tam jadę. No jutro czwartek, tak więc być może już tam w stronę domu, a raczej chyba tak. Mam nadzieję, że coś mi tam wykombinują, bo ogólnie to roboty mało ponoć. No już myślałem, że chciał mi wyjechać, ale to zawsze jak widzę rowerzystę, to się modlę tylko, żeby mi pod koła nie wjechał, nie? No bo nie wszyscy patrzą. Powiem wam, że jakby było sucho, to bym troszkę cisnął, ale kurwa, no jest ślizgo. Opony mam nowe z przodu, bo nawet się nie pochwaliłem. Chyba nie miałem kiedy, chyba że tam gdzieś na Eurotracku czy ATS-ie się chwaliłem, nie pamiętam. Opony mam nowe, tylko chodzi o to, że jest po prostu ślizgo. Nieważne, że są opony nowe. Auto jest bardzo lekkie, nie? Jak się jedzie na pusto ciężarówką z naczepą, trzeba bardzo uważać. Bo wiecie, może was złamać dosłownie. Co innego, gdyby to była sama solówka, to jeszcze ten ciężar jakiś macie na dupie, a tutaj nie macie nic. Dosłownie teraz na samym siodle
no nie wiem jakie tam jest obciążenie, może tona, dwie, kurwa, no nie wiem, no naczepa waży 15 ton, no to ten tona, dwie, bo reszta to jest na ośkach z tyłu. Ale są te drzewa nisko, jakby tutaj człowiek, tak wiecie, kombajn napotkał, jakiego bizona czy co, no to by kurwa tu nie przejechał chyba, nie? Nie ma szans. Kombajn by musiał do lasu wjechać, albo ja. No a co gorsze, gałęzie niszczą plandekę, nie? Już tym bardziej, że ta plandeka jest już przestarzała i ma taką jedną dość dużą dziurę. Nie wiem, czy mi to ktoś zaklei, bo ja tam pytałem się kilka razy w porcie Radomsko, ale mówią, że tego się nie opłaca, bo plandeka jest z 2008 roku i to się nie będzie trzymać, to puści, nie? Tak więc no, a tam jest taka dziura już o średnicy 20 cm, nawet nie wiem, czy nie więcej. Wiecie, najgorszy jest wiatr, bo jak się stoi, to się nic tam nie dzieje z plandeką, ale jak słuchajcie, wiecie, no jest duży wiatr, nawet stojąc gdzieś tam jest po prostu wichura, no to może ją troszkę bardziej naderwać, nie? Tak więc powiem wam, że jest nieciekawie, no ale niestety uroki plandekarzy, nie dość, że się martwisz o towar, to jeszcze się musisz o siebie martwić. Światełka panowie robią? Chyba tak. Nie wiem, czy mam jechać, czy nie, chyba nie. Tam jest do 15 załadunek, więc może jako tako się załaduje, no 14. Może 14.30. Jakaś ślizgawica, no przyznam, że bliźniaki to mam prawie jak sliki, nie? Nie są jeszcze takie tragiczne, ale szef tam już napomniał temat, że ma takie bliźniaki fajne do zamontowania, tylko że nie u nas, a gdzieś tam pod Poznaniem. Mówił, jak będzie okazja, to tam jak mu dam znać, to on tam zadzwoni. Tam jakieś ponoć tańsze, no chuj wie co to znaczy tańsze, czy nalewki, czy po prostu używki. Bo jak słyszę tanie opony na ciągnik siodłowy, to mi niedobrze, nie? Chociaż tutaj są, no nie będę mówił jakiego pochodzenia, bo tak naprawdę to zaraz by się tutaj stado biegło i by mnie zjebało, ale to w sumie ja nawet nie wiedziałem, a powiem. No to jest marka rosyjska Kordiant, może ktoś kojarzy Kordianta, te opony. Nowe opony to nie są nalewki, tak więc na szczęście szef troszkę pomyślał. W naczepie tam mam też porządek zrobiony, bo tam w naczepie też już takie były nieciekawe. To tam jeszcze jedna została, ale ona jeszcze chwilę wytrzyma, jeszcze tak miesiąc co najmniej, nie? Nawet chyba dłużej. Chociaż no zależy jak się jeździ też, nie? Tak więc no to trochę pomyślał, dopóki tu jeżdżę, no to niech myśli, bo ja mu na złość nie chcę zrobić, więc on też niech nie robi. Ale na razie jakoś się tam ugadujemy, no, chwilowo. Ale będę mu dawał ostatnie, kolejne wypowiedzenie. Będę mu dawał kolejne wypowiedzenie i to już będzie ostateczna decyzja, taka... No ja już podjąłem decyzję, że to będzie gdzieś koniec listopada, 20 listopada. Chcę stąd odejść, może nawet wcześniej. Bo będę miał dziecko, no, słuchajcie, będę tatą i ja nie wyobrażam sobie jeździć tutaj gdzieś po kraju, a jestem już trzeci dzień w trasie, bo tak wyszło. Trzeci dzień wyszło, że jestem w trasie i wiecie, ja nie będę co drugi dzień w domu zazwyczaj, bo to różnie się trafia. Jak się trafi, to się jest, jak się nie trafi, to się nie jest. A nie chcę kobiety zostawiać ze wszystkimi obowiązkami, bo też muszę być ojcem dla tego dziecka.
więc ja już z szefem rozmawiałem o tym, ale jeszcze będziemy dyskutować, bo on tam na pewno będzie chciał, żebym tu jeździł, ale ja nie chcę, po prostu raz, że się wypaliłem, a dwa, wolę być codziennie w domu, a trzy, będę miał dziecko, więc no. Tak więc no coś musi sobie pomyśleć sam też, tak? No ja za niego nie pomyślę. No to tędy jeszcze nie jechałem, z tego co mi się wydaje. Chwaszczyno. Wyjebał mi tą kurwa beczką. Słuchajcie, tam jest chyba, ja kojarzę, tam jest chyba recykling. Gdzieś. Teraz nie wiem czy na pewno, ale... Nie wiem, no kurde, powiem wam, że nie wiem. Nie pamiętam. Czy ja tutaj jechałem? Chyba nie. Tu chyba nie jeszcze. Kamyczek wlazł w oponkę, ale teraz to chociaż słychać. Na tamtych slickach co jeździłem na Sawie i Michelinie, bo Sawa mi z prawej strony strzeliła, jak kiedyś opowiadałem. Nawet jest film ze zdjęciem takim na okładce tamtej opony rozpieprzonej. No to Michelinkę mi założyli na szybko, znaczy tam była w dobrym stanie, ale strasznie ją zdarło, ale chmura idzie, jak będzie zaraz lać. No i co, no i... Ładnie ją tak zdarło tutaj, po roku, nawet rok nie miała. Albo ta opona była jakaś zła, albo po prostu... Obstawiam, że coś z zawieszeniem. Na razie zbieżności szef nie ustawiał, ale źle zrobił. Według mnie mimo wszystko powinien ustawić, bo może być tak, że na tej na tych oponach będzie niby dobrze, a po miesiącu wyjdzie, że... krawędzie się przecierają i będzie problem, nie? Drugi kierowca tak miał właśnie u nas i po dwóch miesiącach dopiero mu zbieżność ustawił, gdzie już po bokach były te opony, nie? Tak więc no ja tutaj z nim rozmawiałem, na razie mówi, że sobie jeździł, ale jak coś on tam będzie też patrzył co tydzień i ja i jak coś to się wjedzie tam i się gdzieś ustawi, nie? Jesteśmy w Wejherowie. Kurde, od tej strony mnie nie było. Wejherowa taka wioska bardziej, nie? Ale zaraz lać będzie. Ja wam powiem, że jak cały dzień nie padało, tak teraz co chwilę zaczęło padać. Mało tego, ja jeszcze rozładunek miałem. I jak akurat w połowie byliśmy rozładunku. Nie, już końcówka była. Skończyli ściągać panowie, no i... Jak pierdyknął deszcz, to cały mokry jestem do teraz. Więc mam nadzieję, że ten załadunek tam pójdzie jakoś. O ile tam zdążę, ale chyba zdążę. 22 km mi zostały, jest 13.30, no to chyba na 14 będę, co? Przecież korki i tak dalej, bo tutaj jak siedzie tą szóstką w stronę Szczecina i z powrotem w stronę Trójmiasta, to jest dramat. Zwłaszcza o tej godzinie już. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to jakoś tam pójdzie i jakiś pierwszy mop albo tutaj za bramkami, albo mop Olsze. Tam wolałbym mop Olsze, tam jest darmowy prysznic, jest po remoncie cały środek, tam wszystko, całe chyba te łazienki są po remoncie, no bo jakieś tam było to w gorszym stanie. I tak po połowie roku tam zacząłem wstawać, ostatnio nawet ze 3 razy chyba byłem, albo 2 i ładny, bardzo ładny prysznic za darmo. Tak więc no polecam, tam naprawdę, nie? Tam jak wejdziesz, to chwila, moment, fajnie się umyjesz. No więc no nie wiem. Gogle tu już odbija. Nie wiem o chuj chodzi, bo tam te gogle to też jest jakie jest. Co muszę... Dawaj, ja widzę to, dawaj. Dramat, kurwa. Mam nadzieję, że tu wiaduktów nie będzie. No, chyba nie będzie. Nic nie było o wiaduktach, więc... Gdzieś był znak o wiadukcie, jak się tam od szóstki wjeżdżało, ale nie pamiętam, w którą ulicę, bo tych uliczek jest trochę. Człowiek jakby tu pojechał, to by zgłupiał. Musiałby tu stąd być, żeby po prostu to wszystko ogarniać. To od dziecka musiałby być. Tak więc, no niestety. Nie, tu już byłem. Tu już byłem i tam kiedyś jechałem na hurtownię też taką drogą poboczną.
Tak więc tu teraz wyjeżdżamy sobie bez problemu. Prosto i później... Nie wiem o co chodzi, czemu mi w ogóle... Nie, internet nie chce działać. Ja wam powiem, że ten, kto stawia te znaki tutaj, to jest, no, oczywiście najlepiej kierunkowskaz włączyć w ostatniej chwili, bo przecież po co, nie? Po co w ogóle używać kierunkowskazów? A, już nie będę mówił, bo już kiedyś mówiłem i szkoda sobie psuć nerwów, słuchajcie. Zostawić to dla siebie najlepiej. Już zaczyna padać, jak zaraz lunie, to wam mówię, nie? Pływać tu będziemy. Proszę, tam ciapąg jedzie, tak więc zakorkuje się zaraz, bo tu są tory. Ale też ktoś wymyślił ten idiotyczny tutaj przejazd. Zobaczcie, jest rondo. I zamiast zrobić fajny przejazd tu na wprost, do tych torów, to se kurwa musimy jechać tam. O, tam gdzie ta właśnie Scania stoi, co wyjeżdżała wcześniej, bo widzę, że też tu kolega jest. Tu, dopiero tutaj, no, może to ma jakiś sens, bo wiadomo, jakby tam z drugiej strony, wiecie, wszystko miało się zakorkować, to lepiej, żeby się tu zakorkowało, nie? Ale kurwa, ciężarówką to tu jest dramat wjeżdżać. Trzeba się dobrze zaciągnąć, żeby w coś nie uderzyć, nie? Tu już zostawię przejazd na parking, bo już nie ma wyjścia. Tutaj już zostawiłem pół drogi, no, ale tam na razie i tak nikt nie jedzie, więc... Kurde, że tak ta pogoda się skrzaniła. No fajnie, deszcz jest, bo się przydaje, ale powiem wam szczerze, że... Ja wam powiem szczerze, że cholera, ten deszcz to też nie jest za dobry, zależy kiedy. Mówicie, raz może sobie padać chwilę, a później może padać cały czas, nie? Czemu internetu nie mam? Dlaczego nie mam internetu? Działa mi ten telefon, na litość boską. Czemu on się w ogóle wyłączył? Ja mam teraz internet, wam powiem, w telefonie tutaj kartę, bo mój modem, router mi wystrzelił baterię dosłownie, nie? Strzeliła mi bateria po prostu i niestety jeszcze, żebym szkawki dostał. Strzeliła mi bateria i problem, nie? Był, bo... Na szczęście tam wylała się tylko, nie to, że miałem tu jakieś problemy, ale wylała mi się tutaj, jak byłem w trasie i no nie było wyjścia, musiałem go po prostu odstawić już. Swoje przeżył, włożyłem kartę chwilowo do drugiego telefonu, no i tak mam, nie? Zobaczcie, jak leje, nie? Myć się można. A ten przejazd tutaj kolejowy, tak samo jak na tej hutniczej, to jest tak popieprzony, że to w ogóle... No brak mi słów jest, tak? No zobaczcie, teraz by można było przejechać, nic nie jedzie. To kurwa nie przejedziesz, nie? Druga sprawa, na hutniczej tam jest dramat, bo tak samo... Tak samo jest, po prostu... Ze trzy pociągi naraz potrafią przejechać i stoisz nawet 15 minut... Jak zdążysz przejechać, to stoisz tylko 15 minut, bo jak się zrobi korek, to ty możesz ze 3 razy tam stać po 15 minut, nie? Więc dużo się naprawdę traci. No tak to jest. Tak więc dramat, tutaj jedzie kolejny kolega i już teraz będzie tutaj musiał stać. Wszyscy będziemy tu stać, zablokujemy cały przejazd, bo... Po prostu nawet się nie da ruszyć. No tutaj to jest takie średnie miejsce. Działa ten internet? Naprawdę dziwne, dziwne. A muszę go jeszcze uruchomić. Wiecie, ja sobie tutaj tak. O, teraz. Chyba powinien być. Tak, teraz powinien być. A
trasę, chociaż szybki umyję, bo dawno na maini nie byłem. Oj, będziemy tutaj stać. Dobra, wiecie co? Nie będę was nudził, no tyle co nagrałem, to nagrałem, bo więcej i tak nie mamy za bardzo, mam chyba już nawet... Za bardzo nie mam chyba baterii, więc no nie będę tutaj czekał, no bo tu będziemy tak stać i stać, a nie chce mi się tych filmów włączyć tam w programie, wolę taki cały wrzucić. Tak więc no... Chyba na tyle. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia. Tyle co nagrałem. Niedużo, ale nagrałem coś. Zawsze się odezwałem, nie? Może jeszcze coś tam gdzieś nagram, no ale nie wiem. Zobaczymy w tym tygodniu, jak wyjdzie.